Okej, jesteśmy z powrotem. A zanim jeszcze na no dobre zapadła przerwa, spytałem Klimka, czy ma jakieś ciekawe pomysły na pogadankę, żeby nie było, że ja tylko w te gry mucę tutaj. Niestety nie miał żadnych. Wobec tego będziemy rozmawiać na jakiś randomowy temat, jaki przyjdzie mi do głowy. A może mi przyjść naprawdę różny, więc porozmawiajmy o dubbingu w anime. Dubbing w anime, czyli czy jesteśmy za, czy może przeciw i dlaczego jesteśmy przeciw. A może zaczniesz? No, naprawdę muszę coś mówić w tej kwestii. Przecież to oczywiste, że anime by, Powiedz to że tak, anime, jakbyś chciał, że. powiedz to tak, jakbyś chciał przekonać Pokemona. Aha. To nie jest łatwe. Ale No, możesz spróbować. to przede wszystkim należy coś oglądać w oryginalnym dubbingu z napisami, głównie dlatego, że przede wszystkim jest to oryginał. Nic tam nie było zmieniane w scenariuszu przez osoby dokonujące dubbingu, nic nie było przeinaczane i tak dalej. Nie było żadnej cenzury, bo za mało kid friendly, czy jakoś tak. Jeszcze bym dodał do tego argument jakościowy, w sensie No, rzadko kiedy przetłumaczenie jest lepsze niż dokładnie. oryginał. I poza tym jakoś tak, ale to może jest bardziej kwestia już przyzwyczajenia, że jakoś tak trudno mi sobie wyobrazić anime z typowo angielskimi, tam amerykańskimi głosami. To po prostu raz, że to może być kwestia przyzwyczajenia. Dwa, że większość anime opowiada jednak losy rdzennych mieszkańców Japonii. Są wyjątki, tak? Okej, okay. Nie musicie mocno protestować, są wyjątki, ale jednak większość osób w anime to są osoby, które mówią po japońsku. Więc jest dziwne, że. Więc to trochę tak nienaturalnie, że osoba mówiąca po japońsku mówi po angielsku. Tak. Ten argument też myślę ma znaczenie. Natomiast tak, jest dużo racji w tym, co mówisz, że głównie jest to, chodzi o wierność oryginalnej koncepcji. Ja nie lubię oceniać czegoś przez pryzmat. Jakby oglądając fragment, jakby oglądając coś, gdzie część jest zrobiona przez zupełnie osobnych ludzi, tak? Przez jakieś osobne studio, firmę, która nie ma zupełnie związku z ludźmi, którzy wykonywali całą resztę. Więc tak, jak najbardziej. Nie rozumiem ludzi, którzy z własnej woli po prostu preferują wersję dubbingowaną. Tak. Jeszcze a propos anime jest jeszcze inny, dość kontrowersyjny temat, mianowicie piractwa. Większość ludzi, zwłaszcza w Polsce i w Europie ogólnie, ale myślę, że nie tylko, bo na przykład w Stanach pewnie też, masa ludzi piraci anime, tak? Nie oszukujmy się. Ja sam. Ja się przyznaję bez bicia, tak? Na pewno ty też, więc. No, przyznaję się bez bicia. Tak, więc. Znaczy, czy uważasz, że to jakoś negatywnie wpływa na wizerunek widza anime? Bo na przykład, jeżeli powiesz sobie osoba gracz, to No. jednak sporo graczy, prawda, kupuje oryginały. Zwłaszcza tych, którzy chcą się tam cieszyć reputacją w środowisku, to często chwali się, że ile to ma tytułów na Steamie, czy tam okładek na szufladzie, tak, a na półce stoi i różne gadżety, edycje kolekcjonerskie, wiadomo, nie?
Natomiast w anime czegoś takiego raczej nie ma, że ktoś się chwali, że ma pudełka, prawda, a boksy z DVD czy Blu-rayami. No ale wiesz, tutaj też chodzi o to, że jak ktoś jest fanem anime, to nawet jeżeli nie kupił oryginalnie tam wydanego na płytce, to i tak jest masa tych plakatów, pościeli, jakichś innych figur, jakichś statuetek, jakichś androidów i tak dalej. Więc kupując je pośrednio wspiera te twórców. Nie do końca się zgodzę, ponieważ te gadżety mogą być równie dobrze robione przez zupełnie zewnętrzne firmy. I zysk tylko pośredniej formie trafia do twórców. Jest to jakiś procent dochodu, ale jest znikomy. Natomiast wydaje mi się, że głównym problemem, o którym warto powiedzieć, jest problem związany z dystrybucją. No, nie ma dystrybucji, jak jest to jest za drogie. Po pierwsze, piraci w kwestii anime mają zdecydowanie komfort, w sensie przewagę komfortu nad osobami. Po prostu są w lepszej sytuacji, tak, niż osoby, które wydają pieniądze, bo jest masa grup suberskich, którzy naprawdę znają się na tym, co robią i potrafią wypuścić tłumaczenia lepsze jakoś niż oficjalne i robią to naprawdę szybko. W sensie wychodzi sobie odcinek w Japonii, jest emitowany jednego dnia, kolejnego lub dwa dni później już masz przetłumaczony odcinek, tak, do pobrania w HD. Tak, osoba, która kupuje, tego nie ma, bo wiadomo, dopiero jak się skończy sezon, wszystkie odcinki się zbierze, parę miesięcy później, prawda, tak, trafia wydanie sklepowe. I również trafia nie każda, prawda, produkcja zostaje wydawana w wersji przetłumaczonej. Tak, nie każda produkcja, nie każda anime jest tłumaczona. I no sporo anime nigdy nie opuściło Japonii. No tak, zgadza się. Tak samo Wałęsa też. A dużo nie wyszło poza granice tego kraju. Jest jednak pewna strata, tak? Więc z jednej strony można ludzi potępiać za piractwo, ale z drugiej strony no, tak naprawdę często jest to po prostu lepszy wybór niż płacenie za coś, co można mieć szybciej, taniej, lepiej i w ogóle można mieć, tak? Jeszcze warto dodać do tego, że ceny takich wydań płytowych anime są często dość wysokie. Znaczy, oczywiście zdarzają się wyjątki, że nie jest tak tragicznie, natomiast często te ceny potrafią zwalać w nóg w porównaniu na jakoś na przykład płyta, kurde, z 6 odcinkami, nie? Kurde, no. 60, 50 do 100 zł, nie? Sorry. To jest dużo. Za coś, nie wiem, 6 odcinków to jest, nie wiem, 3-3,5 godziny. Także cenowo tutaj też jest słabo. W Polsce jakiego kraju nie ma takiego jakby hype'u na anime. Muszę powiedzieć, znaczy jest sporo ludzi, które się tym interesują, tylko ile ich jest? Kilkanaście tysięcy? Myślę, że nie więcej. Powiedzmy sobie szczerze. Kilkanaście tysięcy. Myślę, że dobrze oceniam, nie? I wydaje mi się, że. Chodzi mi o takich, którzy się interesują anime, tak? A nie takich, którzy Anime Shinden zalajkowane przez 53 tysiące osób. No ale. Czy Facebook jest dobrą statystyką? Ja już lajków na Facebooku. Biorąc pod uwagę, ile tam jest fake kont, no to. Ja bym się nie zdziwił, jakby z tych 50 tysięcy, to tam było jakieś kilkaset Haruhi Suzumi i innych, prawda, bohaterek, czy też bohaterów anime. Wielokrotnie zmultikontowanych. Zresztą nie wiem, na Facebooku nie siedzę, nikt mnie to nie rusza.
Natomiast ilość lajków na śniadanie nie wydaje mi się, żeby była odpowiednią statystyką. Natomiast faktem jest, że dużo tych ludzi nie ma. Więc też ta grupa docelowa nie jest aż tak duża i nie ma takiego hype'u na anime, w sensie, że nie jest ono specjalnie jakoś promowane w naszym kraju, nie ma jakby środków przekazu, środków przebicia się i dotarcia do osób spoza tego środowiska, tak. Na przykład w wielu krajach europejskich jest, to już dawno temat wokowany, ale jest jakiś kanał telewizyjny chociażby, którym są emitowane anime. Natomiast u nas w Polsce jest z tym bardzo słabo. No u nas to chyba tylko Hyper, co nie? I to w jakiejś umiarkowanej ilości. Nie wiem, dawno tego nie oglądałem. Nie wiem, czy to jeszcze jest. Czy oni puszczają te anime. No zobaczę nawet. Ale z tego co pamiętam, Hyper to był tak przez parę godzin dziennie, tak? I to dość wieczorną porą. No z tego co wiem, to oni tam puszczali kiedyś godzinę, dwie godziny górę anime. No, jakoś tak, także no nie nazwałbym tego kanałem o anime. Zdecydowanie. A wiem, że w wielu krajach takie coś jest i że ludzie to na pewno oglądają i jest to jakiś sposób na łapanie nowych ludzi, bo ktoś tam przypadkowo przełączy kanał, zobaczy, prawda? Cóż ja oglądam i może się wciągnie. Więc też jest to środek. Ogólnie w mediach też rzadko się spotyka z tym tematem. Mało jest takich osobnych mediów poświęconych anime. Są różne czasopisma w Polsce. Otaku jest Arigato, jest jeszcze Kia bodajże. Ale to jest. Ja mam nawet jakieś otaku stare. Mogę pokazać, zademonstrować, jak to wygląda. O, mam tu dwa numery. Listopad i styczeń. To jakieś stare w miarę, no ale. Mogę pokazać, jak to wygląda, taka gazetka, proszę bardzo. Właściwie to nie jest gazeta, nie wiem, gazeta to na pewno nie jest, czy można powiedzieć, że to jest gazetka, to nie jest. Czasopismo. Na pewno jest to czasopismo i mówią, że to jest magazyn, ale jeśli o to chodzi, to widzę, że numer jest listopad, kolejny jest styczeń. Więc to wychodzi jakoś dwa miesiące, magazyn to jest miesięcznik z definicji, jeśli dobrze kojarzę. Tak? Dobrze mówię, że magazyn to jest miesięcznik? A nawet nie wiem. Trzeba sprawdzić na Wikipedii. Może zajrzeć na Wikipedię szybko i sprawdzić. Okej. Okay. Bo jeśli to jest miesięcznik, to oni mają tu błąd. Bo napisali tutaj magazyn. Czasopismo na pewno jest w porządku. No, w każdym razie, jak widzicie, takie coś kosztuje 10 zł i w sumie jest to jedno z tańszych czasopism o tej tematyce, bo Arigato chyba kosztuje dwa razy tyle chociażby. Kia kosztuje może o złotówkę mniej, ale jest dużo mniejsza. Jest mała i ma mniej stron. To coś, co ja trzymam, ma 82 strony. Jest nawet fajnej jakości, ładnie pachnie, lubię taki papier. W czasopismach on jest taki gładki. No. Ale. Ciekawostka. Czasopismo i magazyn to synonimy. O. Myślałem, że magazyn to miesięcznik. Nie. Okej. Okay. Może się myliłem. No, w każdym razie, co my tu mamy? To jest numer ze stycznia tego roku. Wstępnik newsy Feature Corner. O, jest kącik o figurkach. Zobaczmy, jakie to figurki mają w tym. Mech nie jest zbyt ciekawa. I te ceny, te polskie ceny. Otaku to jest bodajże pismo, które albo należy, albo
ma jakiś kontrakt czy coś, jakąś współpracę z Yata.pl. Wydaje mi się, że Yata.pl to może być i Otaku, to jest jedno i to samo. Może mi się wydawać, może nie. To jest tam jakaś recenzja. Artykuł około japońskie. Tak. Jakiś plakacik w środku. Jakieś FMA. Nie lubię tej serii, więc nie dla mnie. Zresztą nie rozumiem plakatów, które są na. A nie, tu akurat jest tylko coś, co się odrywa. Ale nie rozumiem takich plakatów, które są wrzucone w środku pisma, że co, że masz sobie to wyrwać i wiesz. Ale tutaj No, akurat też tego nie lubię. to jest takie bez sensu. Mogliby luzem rzucić, nie? A to by się plakat nie poniszczył przy okazji. No, także 82 strony i plakacik i 10 zł. Także no to nie jest tak. Powiedzmy sobie szczerze. Wyborcza kosztuje kurna 3 zł i ma więcej zawartości niż to. I wychodzi codziennie, także. Oczywiście nie będę porównywał już samej jakości treści, prawda? Bo trudno o tym mówić. Natomiast informuję, że tak wygląda, że jest prasa, ale no. Trochę się trzeba nawydawać i nawet nie jestem pewien, czy warto. Szczerze. Bardziej traktowałbym to jako przedmiot kolekcjonerski, aniżeli coś o wartości samej w sobie. W międzyczasie mi się teraz cały czas poczuję. Kolejny patch już wszedł w życie. Tutaj mi informacja, że 30 minut zostało, ale mi się szybko pobiera 11 mega na sekundę. A tam nie ma tak szpan internetem. Tak. Ale mam naprawdę fajny internet. Poszpanuję trochę jak już mogę. Jak ostatnio robiłem speedtest 46 mega downloadu na speedteście. Jakieś 9 mega uploadu. Także jest moc. Na Ostrada takiego szybkiego nie ma. Dobra, pogadaliśmy trochę o anima. Visual novelki, jeśli się nie mylę, to w ogóle nie są w Polsce wydawane. Czy bywają jakieś kiedyś gdzieś? Nie spotkałem się jeszcze. No, też mi się wydaje, że są zupełnie ignorowane, więc jeżeli chcecie kupować visual novelki, to musicie sprowadzać ze Stanów po prostu i one są drogie. My, niestety. Są drogie. Jeszcze musicie wliczyć wysyłkę. Ten, takie najnowsze, $35. $35 to jest 115. W PayPalu to wam wyjdzie 120-130 zł. 120-130 zł i przesyłka do tego. Przesyłka będzie jakieś $10 zapewne, więc 160-180 zł. Może nawet 180 zapłacicie za jedną grę sprowadzoną z Stanów. A nie jest za wesoło. Oczywiście może być taniej, prawda? Nie mówię. Ale ja mówię o takich najnowszych tytułach. Nie najnowszych oczywiście nie w Japonii, tylko tych przetłumaczonych. Tak. Chciałbym jeszcze poruszyć jakiś wątek związany z tą tematyką, wokół której się obracamy. Może o samych akcesoriach? A chodzi ci o gadżetach, czy tak zwanych pierdółkach? Tak, o tak zwanych pierdółkach. Tak zwane pierdółki są w różnej ilości sprzedawane na różnych sklepach w Polsce i za granicą. W Polsce są to zazwyczaj po prostu rzeczy importowane. Nie licząc pierdółek typu kubki, przypinki i tym podobne. I nie wiem, co byś chciał poruszyć w tym temacie. Chyba, że chcesz powiedzieć, że często, jeśli chodzi o na przykład figurki, to bardziej się opłaca kupować w zagranicznych sklepach niż polskich. Powiem tyle, w Polsce się praktycznie nie opłaca kupować żadnej. No, polskie jest drożyzną. Słuchajcie, to taka kurde normalna figureczka to jest 500 kurde 1000 zł czasem, nie? No.
I to niekoniecznie taka najbardziej powalająca. Ale nie myślę sobie, że za granicą jest dużo taniej. Znaczy, no jest, ale to, że jest taniej, nie znaczy, że jest tanio. Może tak. Nie myślę sobie, że zależy jeszcze o jaką figurkę, bo ceny, tak, tak. Bo ceny się naprawdę bardzo wahają. Tak, trzeba znać taką, są która takie, jest no, fajna są, i tania. Są takie, no, są takie, które zdaje się za, dajmy na to 80 zł, ale są takie, których ceny skaczą do 300, 500, w zależności od tego, że są to jakieś ekskluzywy, jakieś specjale, czy tym podobne. No. No i z tymi najwyższymi to uważajcie, bo one potrafią być brzydkie i niefajne. To zupełnie najtańsze. Nie mówię, że muszą być, ale często są. Nie uważam, że już lepiej wydać więcej kasy na coś dobrego, niż wydać mniej, ale na coś, z czego praktycznie wiesz. Nie będziesz zadowolony. No wiem. Tak równie dobrze mógłbyś wcale nie brać. Taka rada. Takie przemyślenie luźne. Skoro jesteśmy w temacie wydawania pieniędzy. Ogólnie nie polecam kupować figurek, bo jak zaczniecie, to nie przestaniecie i to jest dość smutne. Potwierdzam to jako żywy przypadek. Więc tak, jeżeli nie jesteście przygotowani na co. Na to, żeby. Co półtora miesięczne, tak około. Wydawać parę stów, to lepiej nie zaczynajcie wcale. O, się przejdziecie. Ja nie wiem, co ja zrobię, jak w przyszłym roku nie dostanę stypendium. To będzie smutne. Z czego nie dostaniesz? Stypendium. To będzie smutne. Będę musiał sobie jakieś pracy poszukać, a i tak miałem w planach. Może. Nie wiem, zobaczymy, jak będziesz czas. Zobaczymy, jak będę się czasem wyrabiał. Jeszcze jest ta sprawa, żeby sobie zarobić i móc wydawać kasę na różne pierdoły. Tak. Niekiedy jest smutne, nie? Człowiek haruje, się męczy, kupi sobie coś i w sumie aha. I w sumie tyle, nie? I w sumie to, i ta świadomość, że żeby znowu sobie kupić, to musi znowu zapierdalać i ci się nie chce. I to jest taka przykra świadomość. Z jednej strony nie masz kasy na spędzenie czasu w taki sposób, jaki byś chciał, a i musisz tracić czas po to, żeby mieć kasę na spędzenie czasu. I to jest takie, wiesz. No wiem, o co chodzi. Jest takie. Najlepiej mieć hajs i czas na wydawanie go. Tylko, że to trudno ze sobą połączyć. Trzeba będzie wymyślić jakieś haki na życie.